Witam, witam bardzo serdecznie. Kolega Tumbor, mój widz, poprosił, żeby dać partię. I tę partię daję. Ona czekała w kolejce, po prostu tylko ją przyspieszyłem. Miałem tę partię dać. Białymi gra Venuniu, czarnymi Alizera Firuzia. Proszę, D4, E6. Oj, oj, oj. I właśnie po C4 byłoby D5, a tu młody Francuz proponuje E4. Mistrzyni świata przechodzi i strzelamy, co na tu zagra. Wariant wariant Tarasza. Wariant ze skoczkiem C3. Czy wariant zamknięty? Ja nie włączyłem tego. Co na tu zagra? A nie będziemy długo zgadywać. Ona wybiła. Swoją drogą to jest najbardziej pryncypialny wariant przeciwko obronie francuskiej, ale z uwagi na symetryczne piony, otwartą linię D, dające białym małe szanse na wygraną, ale również daje czarnym małe szanse na wygraną. I tu czarny musi zrywać symetrię. Skoczek F3. Jak skoczek F3, to skoczek E7. Na razie goniec D3 i C4. A ten ruch powoduje, że powstanie izolowany pion hetmański. I to taka pozycja będzie podobna do obrony Pietrowa, czyli partii rosyjskiej. C5, a to niesamowite coś. Będzie zdobywał, ma przewagę jakościową pionów na szczyle hetmańskim. Goniec D3. Związanie. Goni. Goniec E3. Skoczek na H4 nie wskoczy. Skoczek na BD2. Na razie czarny stoi bardzo dobrze, ale być może też ona sama, a może jej trenerzy podpowiedzieli, ty zagraj tak na drętwę remi, niech on się rzuci, niech on się rzuci. Choćby przyszło 1000 atletów, ja bym tu grał wieża E1. Ja bym grał wieża E1, ewentualnie A3 z następnym B4. Nie spodziewałbym się ruchu tego. Proszę, kombinujemy jak Alireza Firuzia, czas start. Skoczek E4. Bardzo dobry ruch, którym czarne dążą do przechwycenia inicjatywy. Hetman ucieka pod związania, chce tu zabić, po prostu wziąć piona. Skoczek D2, skoczek D2. A6 teraz nie pomaga. Goniec G5. Stoi dwa razy i próbuje atakować króla. Prawda jest taka, że pozycja jest prawie idealnie równa. Wieża AE1 obroniła, przepraszam.
I mamy skoczka przeciwko gońcowi. Słaby pion E3, ale stoi na czarnym, więc białe go obronią. Pion C6 wymaga ochrony. A ochrona taka, że wieża patrzy rentgenem na hetmana. F5. Czarne fiksują pionka na E3. Ale teraz skoczek wejdzie na E5. Póki co goniec mu nie pozwala. Goniec mu nie pozwala, bo go zbije. Prawda? Jakie to proste. Hetman A6. Ponieważ pion jest związany, czarne grają F4. Grają sobie F4, taki odważny ruch. Ale pozbywają białych słabego pionka. Fe. Hetman D3. Teraz pion nie może bić, bo zbijemy hetmana. Zdążymy tutaj zabrać piona. Zdążymy zagrać piona. No należało teraz odejść hetmanem na przykład na B8. To był dobry ruch, hetman B8. Natomiast bicie na D2, ostre, nieskomplikowane, prowadzi do wygranej. Dlatego zagrał pionkiem na E2. Ale ten pion na dłuższą metę jest nie do uratowania. Po G4 goniec go przestaje bronić. I w zasadzie czarne mogą się poddać. Nastąpiło skoczek F3, no to po tym też się bierze piona. Ja bym tego piona po prostu bym tak nie grał. Hetman F7, ojojoj. Goniec F3 dawało minimalną przewagę białych. Minimalną. A teraz spróbujmy zakombinować białymi jak mistrzyni świata Wen Yunyu. Myślimy chwilę, myślimy intensywnie, myślimy jeszcze chwilę. Proszę, naskoczyła na hetmana, grozi Maciuś. Hetman odszedł. I policzmy piony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W pionach jest porówno, ale końcówka jest bardzo, bardzo ciężka. Słaby pion D4. Słaby pion D4. H6. No, skoczek musi się cofnąć. I wszedł na E5, jest problem z pionem C6. Jak obronić piona C6? Nijak, trzeba kontratakować. A4. Atak mniejszościowy. Tam lepsze było wieża A6. Teraz pozycja białych jest wygrana. Trzeba tylko znaleźć ruch, który likwiduje kontrę przeciwnika. Szukamy. Doskonały ruch mistrzyni świata zrobił w tej pozycji. Doskonały ruch. Oczywiście można było iść królem na F2, zagrała wieża E3. Nie wpuszcza piona na A3. Wieża A6. Konik się wycofuje i przez A3 będzie broniony. Wieża G6. O, tu chcę ukrzywdzić. Tu chcę ukrzywdzić.
Mistrzyni świata to przewidziała. Proste G3. Pion uciekł na czarne pole. Teraz bardzo silny jest goniec, ale to jest tymczasowe. Wieża A3. H4 nie groźnie, bo pion pójdzie do przodu. Król F8. A co z tym pionem? Tego piona trudno bronić. Co prawda, no bronić tu piona G3. H4, kolejny pion zafiksowany na białym polu. Doskonale gra mistrzyni świata. Trzeba było grać też wieżą na E3, no. Wtedy król nie mógłby iść, bo w tej pozycji skoczek by zbił. Zdrowy pion więcej, strona silniejsza nie powinna wymieniać pionów. No i teraz prosty ruch A3. Pion A4 dalej będzie słaby, skoczek obroniony, wieża jest zwolniona, może iść król. Król może iść na B4, jak będzie sprytny. Ciekawe, czy pójdzie na B4, zobaczymy. Aczkolwiek tu w tej pozycji można było zrobić kombinację przez C6. Można było zrobić kombinację przez C6, ale to trzeba policzyć. Natomiast król spokojnie idzie. Wieża F6. Mistrz wróciła, bo to było 40 ruch. Nie ma ruchu wieża F1. Chociaż bardzo dobre było król C3, niegroźne. Wieża E6 dawało szansę. Tu wieża F8 słabsza jest. B3. Powstaje wolny pion. Znika słabość piona A4, ale powstaje wolny pion. Wolnego piona będzie prowadził król. Wieża za nim stanie. Goniec G2. Taki ruch niegroźny. Wieża E3. Wieża doskonale stoi na E3. Nie broni wbrew pozorom pośrednio piona D4. Tam można było grać A4. Goniec E4, skoczek A2, skoczek przyjdzie na C3 i będzie niewesoło. Wieża B8, skoczek C3. Pan szachuś nie groźnie. Wieża B3, król F2, goniec H1. Pion obroniony. Końcówka lekko figurowa jest wygrana ze względu na oddalonego piona. Wieża B8. Kombinujemy jak mistrzyni świata Wen Yun Yu. Ciekawy moment partii. Tu podobno wieża E1 była, ale wieża idzie na E5. Zaatakowała dwa piony, tego i tego. Teraz wymusiło osłabienie, piony stanęły na białych. Teraz grozi zbić. Wieża F8 jeszcze tymczasowo broni. I co teraz? Kombinujemy jak mistrzyni świata i wojny, bo na to gra fantastycznie. Ona tu gra fantastycznie. Król G1. Nie daje się sprowokować. Teraz wieża, skoczek wziął, wieża nie może być na G3.
zagrajmy jak mistrzyni świata jeszcze raz. Końcówka wieżowa, król ma prowadzić wolne piony, więc tego nie dajemy. Tego nie dajemy. Wieża A3, wieża E4, zdrowy pion więcej, pion G6 nie do obrony. Jak król przejdzie przez linię trzecią, to po wszystkim. Król idzie. Na F2 i czarny nie bardzo ma ruch. Wieżą nie może zejść z linii trzeciej. Jak pójdzie na D1, to mu się skończy granie. Wieża A3. Wieża A3 przegrywa teraz po wieża D5. Więc nieszczęsny zagrał C6. No ale to teraz król nie wchodzi do gry. To będzie groził szach na D6. Król G2. Tempuje. Król F3. Po wieża D4 król poszedłby do przodu. I to jest po wszystkim. To już jest po wszystkim. Dlatego szach na F1. Teraz pozycja jest przegrana. Tu już nic nie ratuje. Wieża D1 nie ratuje. Na wieża D1 można zagrać wieża E5. Przestawienie wieży na G5 praktycznie kończy grę. Pion obroniony, pion G6 stracony, pion H5 stracony. Wieża F7. Kolejne doskonałe posunięcie. Wieża F4. No grozi. Wymiana wież nie przechodzi. Szach wieżą nie jest dobry. Król idzie na D3. Wieża G7. A to słabiutko. Król D3. Król E6. Wieża F8, tu chce zaatakować go od tyłu. Jak król wejdzie na D5, będzie w siatce matowej. I znowu jest król w siatce matowej. A wieża D8 broni piona, wpada na D6. Partia jest skończona. Ograła go przepięknie. W stylu Karpowa, Carsena. Andersona. Cudowna partia, tak. Krok po kroczku. Ograła go techniką. Jak to się mówi, z młodzieżą do końcówki.